za nim rezerwowy zawodnik i kolega klubowy Dariusz Fligel. Jego zadanie polegało na odbieraniu punktów rywalom Polaków. W tym wyścigu blokował Węgra Józefa Petrykowicza. W 16 startujących w Rybniku żużlowców znalazła się także czwórka Polaków: Ryszard Dołomisiewicz, Eugeniusz Skupień, Mirosław Kowalik i Dariusz Śledź. Walczyli z Czechosłowakami, Węgrami, Rosjanami, Włochem, Szwajcarem i Austriakiem. Ósemka plus rezerwowy kwalifikowała się do półfinału kontynentalnego w Loniku. Oglądany Eugeniusz Skupień wygrał ten wyścig i całe zawody, zdobywając w sumie 14 punktów. Wyprzedził Węgra Roberta Nodzi z 12 punktami i Ryszarda Dołomisiewicza z 11 punktami. Pośród czwórki Polaków wspomniana dwójka awansowała do półfinału bez trudu. Rezerwowym będzie Mirosław Kowalik, któremu do szczęścia zabrakło jednego punktu w ostatnim wyścigu, w którym przegrał z Kowaczem i Bessnerem. A w Rybniku najlepszym okazał się zawodnik gospodarzy z Rybnickiego Rowu, Eugeniusz Skupień. Indywidualnych mistrzostw świata na żużlu w Rybniku. Wyścig 16. W kasku czerwonym Robert Nodzi, w kasku niebieskim Eugeniusz Skupień, w kasku żółtym Mirosław Kowalik i w białym Zdeněk Schneiderwin. Znakomity start Eugeniusza Skupienia, jadącego w kasku niebieskim, już w tej chwili na prowadzeniu. W Rybniku startowało 16 zawodników reprezentujących Polskę, Czechosłowację, Węgry, Szwajcarię, Austrię, Związek Radziecki. Rezerwowym był Francuz Filip Bersz i Polak Dariusz Fligel. Ósemka plus rezerwowy. Oto skład zawodników, którzy wystąpią w Loniku 23 czerwca. W oglądanym wyścigu Eugeniusz Skupień, był to jego już czwarty start, wcześniej w trzech zdobył 8 punktów, był bezkonkurencyjny, wygrał ten 16 wyścig i w sumie już miał 11 punktów, a więc pewne miejsce w tej 8-osobowej grupce, która awansowała do Loniku. Węgier Robert Nodzi po trzech startach uzbierał 7 punktów, dwukrotnie wygrał. W tym wyścigu zajął drugie miejsce, zdobył 2 punkty i miał ich w sumie 9. Mirosław Kowalik, jadący w kasku żółtym, bez punktu i miał 6 punktów po 4 startach. I Zdeněk Schneiderwind zdobył punktów 7. A to wyścig 20, w którym znakomicie pojechał Ryszard Dołomisiewicz, jeden z czwórki naszych zawodników. W kasku czerwonym Antonin Kasper, w niebieskim Armando Dalkile, Włochy, w żółtym Zdeněk Schneiderwind i w białym Ryszard Dołomisiewicz. Proszę zwrócić uwagę na jazdę Ryszarda Dołomisiewicza, który w tej chwili znalazł się na ostatniej pozycji. Na tym pierwszym wirażu był czwarty, a później rozpoczął atak, szedł jak burza aż na czoło stawki. Ryszard Dołomisiewicz wcześniej w czterech wyścigach zgromadził 8 punktów i praktycznie ta ilość już dawała gwarancję startu w Loniku. Ale Ryszard Dołomisiewicz, bardzo ambitny, bojowo jeżdżący zawodnik, postawił wszystko na jedną kartę. No i rzeczywiście w tym ostatnim wyścigu pokazał lwi pazur, pokazał, jak można jeździć bojowo, odważnie, nawet chwilami ryzykansko na granicy upadku. Ale tym razem udało się. Czwórki Polaków, którzy startowali w Rybniku, a więc Eugeniusz Skupień i Ryszard Dołomisiewicz, zakwalifikowali się do półfinału kontynentalnego w Loniku. Mirosław Kowalik zajął w rezultacie 9 miejsce i będzie zawodnikiem rezerwowym. Najsłabiej pojechał Dariusz Śledź, zdobył tylko 3 punkty. Dwukrotnie zajął 3. miejsce.